Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Przepraszam z góry za mój głos. Jezu, ja chyba tu mi się nic nie powiem. Zaraz Krystianku. Ale jak widać jestem po prostu chora. Mamo, co? Więc rano wstałam. No siadaj to. Rano wstałam taka wkurzona, bo wieczorem wczoraj traciłam już po prostu głos. I jak rano wstałam, to po prostu tego głosu no totalnie już nie miałam, tak jak teraz. I rano wstałam wkurzona i pomyślałam, kurde, ja nic dla was nie nagram. A po pierwsze, to chciałam nagrywać. Zaraz, Krystianku, no zaraz będziesz rzucał. Chciałam nagrywać, bo lubię mieć taką pamiątkę. W tamtym roku nagrywałam i często sobie włączam ten filmik i oglądam, jak było w tamtym roku z przygotowań do świąt, więc chciałam po prostu coś w tym roku też takiego nagrać, więc stałam wkurzona, smutna, że nic nie nagram, bo nie będę mogła do was mówić, bo mój głos po prostu wysiada całkowicie. Ale przyszedł Mariusz przed chwilą z pracy i mówi tak: nagrywaj, ja ci pomogę, ja będę twoim tłumaczem. Także zobaczymy, jak będzie tłumaczył. Będę do was tutaj po prostu mówić chyba na tym vlogu mało. Ten vlog na pewno będzie z dwóch dni, ponieważ zobaczymy, ile głos mi pozwoli na to, żebym dla was dzisiaj nagrywała. Mam nadzieję, że do jutra się bardziej wykuruję i że jutro już wam więcej coś nagram i więcej będę mówić. No zobaczymy. Tak czy siak, zaczynamy tego vloga. Wam życzę miłego oglądania. I po prostu jak was drażni dzisiaj na tym vlogu mój głos, to nie oglądajcie. Ale po prostu no muszę mieć pamiątkę. Także co, jedziemy z tym vlogiem. Zróbcie sobie jakąś kawusię, herbatkę i życzę miłego oglądania. Papa? Papa? Jeszcze się nie żegnamy, kochanie. Jeszcze nie papa, dopiero zaczynamy, tak? Więc powiedz cześć. Cześć. Cześć, tak, super. Bierzemy się z Krystiankiem w zarobienie obiadu. Dzisiaj mamy Wielki Piątek, więc no po prostu musimy jeść 3 razy dziennie. Ja ogólnie i tak jem 3 razy, bo jem mało. Ale Mariusz mówi, że już tutaj mdleje, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadł, a mamy godzinę 13. Więc szybko robię placki ziemniaczane. Jak widać, mam tutaj takiego małego pomocnika, który wrzuca za mnie ziemniaczki. I zjemy sobie jakieś placki ziemniaczane na szybko. I będziemy się brać już, kochanie. I będziemy się brać za sprzątanie, dekorowanie domu na święta wielkanocne. Wczoraj byłam u dermatologa i wstąpiłam jeszcze na rynek. Wczoraj byłam całkowicie zdrowa i mój głos był totalnie zdrowy. Także dzisiaj się wszystko to podziało. I wczoraj na rynku wstąpiłam i kupiłam sobie kwiaty. Jak one się nazywają? Żonkile? Chyba tak, no nie, Misiek? Chyba tak. Także kupiłam żonkile takie żółte. Na razie prowizorycznie wczoraj wrzuciłam je tak, byle jak, do wazonu. I kupiłam sobie jeszcze bazię. Ostatnio mówię Mariuszowi, chodź Mariusz, pójdziemy, poszukamy bazi. Może gdzieś tutaj będą, ale niestety nie było, więc kupiłam sobie taką małą gałązkę. Niestety poszłam za późno i wszystko już było wykupione, więc mam tylko tyle. Jeszcze tutaj mam, jak to się nazywa, kurde. Ej, co ja mam z pamięcią ostatnio? Ej, Misiek, jak to się nazywa, do zdobienia koszyka? Bukszpan. No, jeszcze tutaj właśnie mam bukszpan, koszyczkę. Jeju, co ty to robisz? Kto to daje na drzwi? To jest mój olej do picia, zawsze tam był, Misiek. Także tu jest bukszpan do zdobienia koszyka, później sobie to jakoś poozdabiam. No a tutaj bazie i żonkile. Tutaj nie mam koncepcji w ogóle na to, więc później będę chciała sobie jakoś to po prostu ozdobić i nie wiem, jak to zrobię, bo jest tego po prostu mało. Krystianek idzie na dżemkę, już sobie szykuje podusie, już jest jego pora, żeby poszedł spać. I idziemy, Krystianku, nyny, tak? Idziemy, Lulu? Miam, tato robi mniam, tak? Jak Krystianek wstanie, to będzie jadł obiadek mniam. A teraz zje mleczko. Chodź, Krystianku, mama zasłoni roletkę. Ciach. Ciach. Krystianek idzie Lulu, tak? Lulu idzie Krystianek. A. Kocyk. Proszę, kocyk. Chodź, Krystianku, idziemy Lulu. Proszę, mleczko. Lulu idziemy, chodź. Ciach.
Chodźcie, mamy, chodźcie! Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Krystianek uspany, przychodzę do kuchni. Sos pieczeniowy, co prawda z torebki, ale już prawie gotowy. Placki ziemniaczane wystarczy tylko rzucić na patelnię. I sos pieczeniowy Mariusz zrobił taki ciemny, bardzo go lubimy, także polecamy. Dobra, kochani, my jedziemy na zakupy. Halo Misiek, ale ty podobno miałeś tłumaczyć to, co ja mówię, więc... Halo, jedziemy na zakupy. Migaj, czekaj, bo ciebie nie widać trochę. Migaj tu, migaj, żeby zrozumieli. Halo, jedziemy na zakupy? Dokładnie. Dokładnie. Przestań już. Nie, no już dość, wystarczy. Jakby nie jest mniej, jak... Jezu, ja mówię coraz gorzej, naprawdę. I jak mniej będziesz mówić nieraz, to też nic nie stanie takiego, nie? No ja go dzisiaj zabiję. Ja dosłownie, ja go dzisiaj zabiję. Po prostu on się tak cieszy, że ja mało mówię w domu. Jaki spokój? I a, mówi, żebym do apteki nie jechała. Nie ma po co. Nie uważam, żebym była chora. Jest idealnie przecież. Bo przynajmniej długo będę się leczyć. Tak ciszej z uniania, jakby w domu było, nie? Tak trochę ciszej jest, nie? Krzyczeć nie mogę, że tragedia po prostu. No ale wracając do tego, to jedziemy na zakupy. Bo jeszcze nie byliśmy na żadnych zakupach świątecznych. Jedziemy na jakąś spożywkę. Mamy godzinę 16. Więc pewnie zakupy będziemy robić 2 godziny, bo kolejki pewnie będą takie. Musimy się wrócić, bo do kościoła musimy jeszcze. Tak, jeszcze idziemy do kościoła, także mamy czas napięty. Jeszcze chciałam jechać do Mrówki. Mam nadzieję, że będzie otwarta, bo chciałam zobaczyć na te zielone króliczki, o których wam mówiłam w wcześniejszym vlogu. W ogóle zobaczcie, jak on się na mnie popatrzył, jak ja powiedziałam, że chciałabym sobie kupić takie króliczki. Bo już mamy całą siatkę ozdób nakupionych. Ej, nie właśnie, w ogóle nic nie mamy, mamy mało co. Poduszki widziałem, są jakieś. O, poduszki, no i to by było na tyle. Jedźmy. Także chcę sobie kupić jeszcze te króliczki i zobaczymy, czy będą. Trzymajcie kciuki, żeby były. Jedziemy na zakupki. Ruszaj, mężu. Doprowadź żonę do sklepu szczęśliwie. Może ja poczekam w samochodzie? Nie. Wszyscy będą szczęśliwi? Nie. Nikt ci nie będzie mówił, po co ci to? Ile? No w sumie. Mamy takie w domu? W sumie racja. No właśnie. Zawsze no. Tak mówisz. No, no zawsze tak mówi. Ile? Po co ci to? Mamy ja takie? Jezu! Kamera, kamera. Każdy będzie szczęśliwszy. Myślę, wiesz, że ja nie lubię zakupów robić. Ej, ej, stój, stój! Co? Patrzcie, tam sąsiad ma żonkile. No, no to... I musisz iść na grandę i w nocy je haratnąć. Po co ja kupowałam, jak skoro ma je sąsiad tutaj przed bramką, także chyba... No w czym problem? Chyba można wziąć. No i masz otwarte. Liczyłeś na to, że będzie, liczyłem, zamknięte, że będzie zamknięte, prawda? Tak. No widzisz, na moje szczęście mróweczka jest otwarta. Czekaj, parkujemy i idziemy na zakupy. Coś tu się pozmieniało. Co ci się pozmieniało? Bo tu parking był. Ty patrz, po prawej jakie stronie. Fajne te leżaki tam na pole. Jak to się nazywa? Te kokony. Kokony jest fajne, no. Fajne, no. Co mi się jak fajne, no nie? Fajne, no. Ten podwójny jest fajny. No. Ej, kupilibyśmy sobie taki. 300 zł. Co? 300 zł. No, rewelacja. Ale mi się podoba ten biały. Nie. Ten mi się podoba, no, taki jest elegancki. Klapnij sobie. Siadaj, wypróbuj. Nie, nie chcę. Ja sobie klapnę, czekaj, trzymaj kamerę, przejmij. Aha. Nie, pasuje ci. Wygodnie. Pasuje ci. Ej, zaraz mi przejedzie, patrz jak jedzie. Chodźmy na te zakupy. Ej, fajne! Dobaj sobie. Kupisz mi? Chodź. Pewnie, na Mikołaja. Zobaczcie, wchodzę do sklepu i stoi jeden zielony króliczek. Czy wezmę? Nie wiem, bo średnio mi się podoba.
ale zobaczymy, może będą gdzieś dalej takie same. I zobaczcie na to, kawałek dalej. Są moje wymarzone króliczki, które szukałam. Są różne rozmiary, także na pewno jakieś sobie wezmę, tylko jeszcze nie wiem dokładnie, który. Ale myślę nad tym i może nad tym zobaczymy. Misiek, który bierzemy? Ten nie, no nie? Ale jakbyśmy wzięli jeszcze takie jajko, zobacz, misiek. Taki króliczek i jajko. Zobaczcie, co jeszcze znalazłam. Znalazłam taki dział z takimi kwiatami. Wyglądają bardzo ładnie. Misiek, podobają ci się? Nie podobają ci się? Żółte, akurat na Wielkanoc. Fajne są, nieźle ładne, no nie? Ładne, kurczę, mężowi się nie podobają, także chyba nie bierzemy. Co jest fajne, mówiłeś? Jest tam pisak. Jest stolik? Mamy kwiatki. Nie, no mi się nie Pięknie. Podoba średni. Fajny, czarny. Ale wiecie co, podoba mi się to. To mi się podoba. Wygląda bardzo fajnie. Zobaczcie. Jest taka trawa w takiej zielonej donicy. No ale cena też jest ładna, także nie bierzemy. Mariusz jeszcze przed chwilą znalazł takie ładne kubeczki. Taki czarny ze złotem. Także chyba sobie weźmiemy takie dwa. Jeden kosztuje 24,48. To co, misiek, bierzemy? Ja, co mi się? To weźmy takie dwa może, no nie? Masz, pakuj jeden. I bierzemy drugi. Zobacz, czy nie ubite. Nie, no ładny. A ten? Ten też. Także jeden dla ciebie, jeden dla mnie i pijemy dzisiaj kawkę w takim. Jesteśmy po zakupach, dopiero po pierwszym sklepie. Ale są zielone króliczki. Gdzie są te zielone króliczki? Misiek, gdzie dałeś? W siatce z tyłu. W siatce, ale to dobra, pokażę wam już w domu. W sumie to w sklepie już wam pokazywałam. Także jestem zadowolona, bo je dorwałam i były, także świetnie. Dziś sobie je gdzieś położę. Jedziemy teraz do sklepu spożywczego. Słyszeliście to? Słyszeliście to? Córeczko, powtórz, co powiedziałaś. Dobrze, do ten. Ale co dobrze? Dobrze, że jesteś chora, to mało mówisz. Bo mało mówię, o ty! No przecież. Ja wam dam, oni tu mają dzisiaj jakiś sojusz. Tylko. Weźmiemy. Dobrze ci idzie. Rób tak dalej, misiek. Już wkurzone, że jest na zakupach. Standard, dajcie znać, czy co? Dwie czy jedna? Jedną, wystarczy jedna. Dajcie znać, czy wasi mężczyźni też tacy są wkurzeni, jak idą na zakupy. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Jesteśmy pod apteką. Biorę receptę, bo wczoraj byłam u dermatologa, ale więcej o tym opowiem wam w domu. Idę wykupić leki i idę sobie coś kupić po prostu na to gardło, bo coraz gorzej po prostu mówię. W aptece pani powiedziała mi, że mam dużo pić i mało mówić. No to samo, co ja ci mówię. Widzisz, jednak się znam. Mariusz, nie wierzysz we mnie. Zadowolony Mariusz. Nie wierzysz we mnie. Mam całą siatkę leków, zobaczcie na to. Znaczy siatkę, torebkę. Całą torebkę leków. Także będziemy się leczyć. Mam nadzieję, że coś mi pomoże i że w końcu wróci mój głos do normy. Zobaczcie, Krystian się już dorwał do zakupów. Jajo! Jajo? Będziesz jadł jajo? Ale najpierw zjemy zupkę pomidorową, wiesz? O nie, on już otwarł! Nie otwieraj, wiesz? Jak zjesz zupkę pomidorową, to będziesz jadł jajo, okej? Okay? Tak, na razie połóż. Później będziemy jeść jajo. Pokażę wam, co kupiliśmy w tym sklepie Mrówka. Bo dorwałam te króliczki, jak widzieliście wcześniej.
Wzięłam sobie takie dwa zielone. Myślę, że nie ma co przesadzać. Krystianek tutaj krzyczy, bo święta są krótko i po prostu te ozdoby zaraz się chowa. Także dwa takie zielone kuliczki. Chipsy, zaraz nasypiemy chipsy, zaraz kochanie. Do tego wzięłam takie jajko, wzięłam złote, było też srebrne, ale wzięłam złote, bo chyba sobie zmienię teraz ozdoby na złote. Ja sobie czasami po prostu tak zmieniam, raz mam złote, raz mam srebrne, także zależy od humoru i okazji. Także planuję takie jajo położyć koło króliczka. I wzięłam jeszcze takie, co się dzieje? Daj mu zanieść tamto. I wzięłam jeszcze takie jedno jajo, tylko mniejsze. Dwie takie filżanki, kubeczki do kawki, czarno-złote, bardzo fajne. Jeden Mariusza, drugi mój, także będziemy zaraz pić kawkę, znaczy nie zaraz, bo Mariusz pojechał do kościoła. Ja zostałam z dzieciaczkami w domu, bo oni by długo nie wytrzymali w kościele, no a dzisiaj jest po prostu długo. Co się dzieje? Daj mu na chwilkę, Zuniusia, daj mu. Także dwa takie kubeczki na kawkę. Jakieś bańki dla Zuzi. Znaczy nie bańki, tylko płyn na bańki. I co tutaj jeszcze mam? No i takie pierdoły jak worki do odkurzacza, ale to wam już pokazywać nie będę. Także kochani, my idziemy zaraz malować jajeczka na jutro, bo jutro idziemy z koszyczkami, jutro jest Wielka Sobota. Także idziemy zaraz malować jajeczka. Zuzia od rana pyta i od rana nie może się doczekać, aż będzie malować te jajeczka, także ja idę gotować jajka. Jak wystygną, będziemy je malować i pewnie z dnia dzisiejszego będzie tyle, bo po prostu nie ogarnę już dzisiaj wszystkiego, jeszcze teraz kiepsko po prostu się czuję. Jakoś mnie tak na noc coraz bardziej rozkłada. Więc zażyję sobie lekarstwa, pomalujemy jajeczka i pewnie przebiorę się w jakieś domowe ciuszki i wskoczę już w kocyk i jakiś serialik, a jutro będziemy po prostu gotować, sprzątać i ozdabiać mieszkanie. Wszystko na ostatnią chwilę, ale tak to przeważnie u nas zawsze wygląda co roku, że po prostu jesteśmy chorzy. Bierzemy się, kochani, za malowanie jajek. Chcemy mieć już je gotowe na jutro, przygotowane. Jajo, tak! Mamy tutaj ocet, barwniki i wlewamy tutaj, Zuniuś, jedną łyżeczkę octu do kubeczka. Tutaj mamy papier. Zaraz mama da. To masz jedno jajo i ty sobie już maluj. Proszę, jajo. Zuniuś, daj mu farbki. Krystianek już sobie będzie tutaj malował, wiesz? Farbki. Fufu, nie fufu. I tu ma wodę Krystianek. Zamacza pędzelek w wodzie, tak. Super. Farbce i maluję tutaj jajo. Także Krystianek już jest starszy, bo w tamtym roku no, był malutki, jeszcze nie czaił sprawy po prostu. Teraz jest starszy, lubi malować farbami, więc myślę, że będą się cieszyć. I teraz tutaj damy barwnik. Tutaj damy, zobacz, pomarańczowy. I wrzucamy jajeczka. Najpierw wrzucamy tu pomału, no, uwaga. Zostawimy na chwilkę. Kolejne wrzucimy tu. O, i kolejne wrzucimy tu. I czekamy, no. Zaraz będziemy malować. Tutaj mamy wodę. Już, koniec malowania. Koniec malowania jajek. Wyciągamy. Uwaga, wyciągamy, Krystianku. Zobacz, jest! Jest, zobacz, jakie piękne jajeczko pomarańczowe wyszło. Wyciągamy niebieskie. Piękne! No nie? Zobaczcie, niebieskie chyba jest po prostu najładniejsze. Zobacz, Krystianku, ładne, co? Wow, niebieskie. Wycieramy. I tu miało być różowe. Ale jest czerwone, więc będzie i czerwone, no nie? Takie troszkę czerwone, no nie? No. Czerwony to mój ulubiony kolor. Fajna zabawa, powiem wam, z tymi jajkami. Ale też tradycja, bo my co roku po prostu tak malujemy jajeczka do koszyczka. Jak ja byłam mała, to też tak robiłam ze swoimi rodzicami i z rodzeństwem. Więc taka tradycja u nas. Więcej dla mamy. Już udało się? Dobrze, super. Mama już zrobiła dwa jajeczka. Zobacz, jakie piękne, ładne. Tak. Moje
dzieło sztuki. Nie za piękne, ale jest. Ten papier jest za cienki i barwniki zabarwiły mi stół. I są takie kółeczka. Masakra. Może to jakoś zejdzie, mam nadzieję. Jak nie, to Mariusz przyjdzie z kościoła i po prostu mnie ukatrupi. Ukatrupi mnie. A co to ma znaczyć? Misiek, ej, Misiek. Aha. A kto placki zrobi? A kto sałatki zrobi? Ja już nie mówię nie mówię po prostu totalnie. To jest akurat żaden minus, ale kto sałatki zrobi, Misiek? Ty. Mieli gotować. Nie, totalnie mnie rozłożyło, także ja już idę spać. Groszek zrobi, ja. Ja. I widzimy się już albo w kolejnym filmie, albo dogram wam czegoś, zobaczymy jak to będzie. Także... Może dopiero jak zacznie mówić. Na razie. Nie wiadomo kiedy. Pa, pa. Już, kochani, wezmęcie, chodź. Jak słychać po moim głosie, nadal jestem chora i na drugi dzień mi się nie polepszyło, jest po prostu jeszcze gorzej, ale jakoś damy radę. Właśnie stroimy nasze koszyczki i będziemy szli święcić, także dzieciaczki są już gotowe, mama ubrana, ubrałam się na czarno, także tak trochę smutno, ale ubrałam sobie jeszcze do tego takie kolczyki, więc myślę, że troszkę mi tutaj tą stylizację ożywią. O, jak się przytula. To mi się weźmiesz go, bo ja bym te koszyczki stroiła. Będziemy jajeczkę teraz wkładać. Opalala. Także mamy 3 koszyki. Ten jeszcze z metką. Także musimy nim już oderwać. Ciach. O. Jeden mamy taki króliczka. Drugi mam taki jasny. Ostatnio go kupiłam. I nie chcecie wiedzieć, ile za niego dałam. Całe 70 zł, także wow, za taki mały koszyk to jest naprawdę wiele. I kolejny koszyczek mam taki. I tutaj ma ogonek, on jest z tamtego roku, więc każdy będzie miał po swoim koszyczku. Jedynie Mariusz nie będzie miał, ale my będziemy nieść wspólnie. Dobra, Niniuś, szykujemy. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. I co, będzie tak? Ładny. Czy średnio to wygląda? Nie, ładnie wygląda. Co? Nie za dużo tych zielonych dałam? Nie, ładnie. Tak za bardzo stoją, mi się jak dorać. Uciąć je troszkę? Nie, ładnie został, równo jest. Zrobiła ładnie? Ładnie. No dobra, jak tak mówicie, że ładnie, no to tak będzie. Jeden koszyczek. Daj mi to twój. Dobra, ale coś mi się nie podoba ten koszyk, Misiek. Co tutaj wkładamy? Bułeczkę, bananę. Bułeczkę. No, bananka. Co jeszcze, Miniuś? Kiełbaskę, wyciągniemy ją z woreczka. Kiełbaskę. Mamy jeszcze takie króliczki tutaj, zajączki. Czekaj, Misiu. Mamy takiego zajączka. Mamy tutaj jeszcze takiego baranka. Oczywiście jajeczka. O! Kolejne jajeczko. I jeszcze takie małe jajeczka tutaj mamy, tak? Jeszcze takie małe. Także będziemy teraz składać. Ale hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Koszyczki już gotowe. Jeszcze Niunia ma tutaj jeden koszyczek. Tutaj mamy duży. Tutaj malutki Krystiana, ale w tym koszyczku naprawdę jest niewiele, bo on pewnie to wszystko w kościele wyrzuci, także po prostu wrzuciliśmy mu takie jajeczka, żeby po prostu się tylko cieszył, że coś sobie też niesie, żeby się nie kłócili z Zuzią, bo często się kłócą i gdyby on nie miał koszyka, to zapewne też by się kłócili. Także u nas jest wiele rzeczy, u Zuzi też daliśmy troszkę, wiadomo, tam słodycze, jakieś jajeczka. Także co, idziemy święcić nasze koszyczki. Także tak myślałam, że to będzie wyglądać. Krystianku, wrzuć jajeczko do koszyczka, idziemy do kościółka. Tak, pięknie, idziemy, chodź.
Jesteśmy już po święceniu. Wstąpiliśmy jeszcze do sklepu, bo brakowało mi herbatników, bo wczoraj sobie nie kupiłam. Jest tak gorąco, że zaraz ściągam ten płaszczyk, niepotrzebnie go ubrałam, widzę, że Mariusz już się rozebrał. Po prostu lato, dosłownie lato. Mam dość już tego płaszcza, także ściągam, wracamy do domu, bierzemy się za gotowanie i co? I dekorowanie domu, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Święta się skończą, a ja dalej nie będę miała króliczków postawionych, także musimy koniecznie to dzisiaj zrobić. Przyjechaliśmy już do domu. Tutaj w dodatku jeszcze mi się urwał kolczyk, także jedna wielka klapa. Biorę się za gotowanie. Idę się przebrać z tych ciuszków. Zwiążę włosy, bo tak będzie mi wygodniej, bo są naprawdę mega długie. Troszkę chyba muszę je podciąć, bo są już po prostu za długie. I pokażę wam błyszczyk, jaki sobie kupiłam teraz w sklepie z Paese. Jeszcze takiego nie widziałam, więc spodobał mi się przy kasie, więc go wzięłam. Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał na ustach, bo ma po prostu takie małe drobinki. Także naprawdę jestem ciekawa. Później sobie przetestujemy i wam pokażę. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just gone. Zaczęłam właśnie robić placka a la Chibit bez pieczenia i zrobiłam jak na razie tylko budyń i zmieliłam gorzką czekoladę i to by było na tyle z tego przepisu, bo ten budyń ma zostać 4 godziny do wystygnięcia. Nie zobaczyłam sobie tego wcześniej na przepisie i klapa. Ten placek będę robić pewnie późnym wieczorem, a biorę się za kolejny. Będę robiła teraz babkę marmurową. Czekam, aż to po prostu wystygnie, a w międzyczasie po prostu zrobimy babkę. Jak już jestem w kuchni, to muszę wam powiedzieć, że skończył mi się ten olej, który piłam na ładną cerę. Pierwsze opakowanie mi się skończyło i nie piję go już jakiś tydzień, bo jeszcze nie zdążyłam zamówić kolejnego i już mi coś wyskoczyło, także naprawdę ten olej działa. Babka już prawie gotowa. Zobaczcie, tutaj się piecze na parze. Tak, robi się dobrze. To jest akurat babka, którą się robi na parze, nie w piekarniku. I ona będzie się robiła około 83 minutki, także troszkę się robi, ale warto poczekać, bo jest przepyszna. Mariusz przyszedł z garażu, żeby mi pomóc, bo sprzątał samochód, także mam pomocnika. On pościera kurze, a my zaraz będziemy to dekorować. Jaką szafkę? Cała porysowana. No pewnie dzieciaczki. Już się doszukał czegoś. Zobaczcie, jakich mam pomocników. Krystian pracuje. Męża wzięłam do roboty, też pracuje. Przy tym od razu są kłótnie. Także standard, rzeczywistość. Więcej zabawy niż sprzątania, no ale dajmy się też pocieszyć dzieciom. Dobra, sam. Sprzątasz, Krystianku? Rób myju. Myju rób. Będę dekorować teraz. Jejku, ja nie mogę już totalnie mówić, a po prostu chcę wam już dograć cały ten filmik, ale powiem wam, że strasznie mnie boli gardło, także pomyślcie, jak ja się poświęcam, żeby był dla was film i dla mnie pamiątka. Mam tutaj parę ozdób, które ostatnio kupiłam. Także chcę sobie teraz ozdobić tą szafkę. Złote ozdoby ściągam, bo teraz zmieniam sobie, znaczy złote, srebrne. Ściągam, bo teraz chcę sobie przemienić na złoto. To też ściągamy, bo już mi się znudziło. I będziemy nakładać tą złotą tacę. I tutaj mam tak, te króliczki zielone, które sobie kupiłam, tylko muszę poodrywać metki. Te króliczki bardzo fajnie wyglądają na białej szafce RTV-C, bo wtedy bardziej je widać, są takie wyraźne, także cieszę się, że je kupiłam. Tutaj mamy drugiego króliczka.
Nie brałam ich dużo, bo pomyślałam, nie będę szaleć z zakupami, święta są tylko 2 dni. Zaraz te ozdoby idą do schowania, więc nie ma co po prostu przesadzać. Taki mały minimalizm nam wystarczy. Tutaj sobie dam drugiego, z drugiej strony. I do tego mam takie złote jajeczka, które sobie właśnie kupiłam tam, gdzie te króliczki. Jedno jajeczko tutaj. I drugie jajeczko, tylko mniejsze, z drugiej strony. Poodrywam te metki. Dobra, i drugie jajeczko z drugiej strony. Bardzo fajnie to wygląda, zaraz Wam pokażę z bliska. Muszę się schylić, żebyście zobaczyli tego drugiego króliczka. Minimalistycznie, ale przynajmniej świątecznie. Jeszcze mam taką ozdobę drewnianą z tamtego roku, także myślę, że dam sobie ją tutaj na środek złotej tacy. Tutaj na stół dam sobie jeszcze te kwiaty żonkile i bazie. Jest tego mało, więc tak tylko połączyłam. Czy wygląda to jakoś bardzo wow? Sądzę, że nie, ale przynajmniej jest coś na stole świątecznego. Te kwiaty ogólnie jeszcze się wszystkie nie rozłożyły, tylko te dwa, więc dlatego to może wyglądać dziwnie, ale myślę, że jutro już będą wszystkie pączki rozwinięte. Mam tutaj ten słoiczek. Aha, jeszcze nie wzięłam pokrywki, także czekajcie. Mamy też uszy. Także mam tutaj ten słoiczek i tutaj planuję sobie wrzucić słodycze. Mam tutaj 2 jajka Kinder, takie 2 małe, znaczy 2, ogólnie małe jajeczka i takie jajeczka z Kinder Choco Bones, także wkładamy, jak dzieciaki to zobaczą, to będą mega szczęśliwe, także nie wiem, czy będą na stole, ale na razie położę na stół, najwyżej później je gdzieś ukryję. The stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. Uważam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. To jajko mi się już nie zmieściło, także idzie do szafki. Taki słoiczek ze słodyczami. Także będzie kusiło, żeby wieczorkiem zjeść, jak będę tutaj oglądać jakiś serialik, ale co tam? Są święta, 2 dni, więc można sobie na to pozwolić. Misio, ale to nie choinka. Co? To nie choinka. Nie, no ładnie tak wygląda, co, brzydko? Nie wiem, to nie, zaraz taka wąska jedna się może złamać. Nie, no przeżyje może. Czekaj. No wiem, bardziej tak. Nie, no fajnie, tak jajecznie. Zobacz, jak świątecznie. Gorzej jak mi do talerza wpadnie, jak będę jadł. Misio, po to kupiłam te bazie. Nie po to przeszukałam cały rynek w Bochni, żeby znaleźć bazie i znalazłam tylko taką gałązkę. Także proszę Cię, doceń to, że żona się stara, żeby dom ładnie wyglądał. No i co? Wystarczy? Tyle? Przepięknie. Czy więcej? Przepięknie. Podoba Ci się? Podoba Ci się? Może być. A, może być, okej. Okay. Przypomniałam sobie teraz, że mam jeszcze te żółte takie obrusiki, podkładki i właśnie teraz położyłam, tylko jeszcze muszę metki oderwać. Nie wiem, czy nie za dużo, ale jak już kupiłam, to już tak zostawię, przynajmniej stół wygląda mega świątecznie. Tak jak mówię, metki odcinam i stół już jest całkowicie gotowy. Skończone dekorowanie. Także przenoszę się do kuchni. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.
confused.